Siema, tutaj Tomek z kanału Wędkarstwo Linek Team. Dzisiaj wam pokażę wędkę, którą dostałem na święta. Jest to wędka sandaczowa, nazywa się Dragon Xtreme, która ma długość 2 m 10 cm i wyrzut jest od 3 do 18 gram wyrzutu. Kołowrotek to jest Robi Zauber 2000. Także myślę, że taki zestaw będzie się ładnie prezentował, ale i dobrze się na taki łowiło. Zaraz go wam bardziej pokażę. Położę chyba wędkę, tak jakoś oprę o drzewko i pokażę, bo nie chcę kłaść na śniegu. No i porobię parę rzutów, zobaczę właśnie jaką ona ma pracę. Taką gumeczkę sobie wcześniej zahaczyłem. No i na tej otwartej przestrzeni wody to po prostu zarzucę parę razy. Kolejną rzeczą, jaką chcę wam pokazać na tym filmie, to jest taka kamerka sportowa Eken, którą Leon wam lepiej pokaże w osobnym filmiku oraz mówił mi, że zrobi takie filmiki, żebyście widzieli, jak ona potrafi nagrać, nie? Ja tylko tak krótko o niej powiem, że nie jest to droga kamerka, ale moim zdaniem tak naprawdę w tej cenie bardzo dobrze nagrywa, bo jest to tam zaledwie 160 zł za nową, no właśnie za nową 160, to tam ogólnie różne są ceny tego, można i na Olixie, ale ona ogólnie jest, to jest chińska kamerka i można ją na AliExpressie kupić. Teraz wam pokażę, jak ona mniej więcej tu się prezentuje. Trochę średnio, nie chcę jej nigdzie kłaść. Ale może tu bym oparł o drzewo właśnie. O. No nie no, no tak jak wędka, tu macie ten kołowrotek. Robi Zauber 2000. Rozmiar. Przed chwilą parę razy porzucałem. No tak pierwsze wrażenia to bym musiał więcej połowić, ale tak no myślę, że jest okej, nie? To też taki w miarę kosztowny był, nawet może nie w miarę, bo bardzo kosztowny wydatek był na tą wędkę i oraz ten kołowrotek, ponieważ razem to one tam kosztowały. Mogę wam podesłać, nawet jak ktoś chce, napiszcie w komentarzu, to wam podeślę, w jakich ja sklepach kupiłem, od kogo. Ogólnie to wędkę kupiłem na Allegro. Mogę wam podesłać tego pana, a kołowrotek też od nich kupiłem, tylko oni mają i stronę, na której po prostu swoją stronę mają, na której wrzucają swoje rzeczy i na Allegro po prostu te rzeczy też wystawiają. Także lodu, jak widzicie, jeszcze nie ma, przynajmniej grubego i na całej powierzchni wody. Także czekamy na lód i myślę, że sobie w tym roku połowimy. Nie zapomnijcie o łapce w górę i zasubskrybowania naszego kanału. Siema!